Pośpiesz się, książę czeka! Tylko nie patrz w dół! O nie! Nie znoszę! Tak, to już wiemy! Nie znosisz przechodzić po linie nad przepaścią, ale patrz, dałeś radę i mam cię! No dobra, to teraz ja! Patrzcie, młodzieży, jak to się robi! Pokaż im, przyjacielu! A co robi ta owca? Co? Owca? Ja nie wiem, ale chyba wcina linę. Nie! Idź sobie, paskudo! Nikt cię tu nie zapraszał! Nie możesz sobie rzuć gdzieś indziej! Dawaj, Tom, pamiętaj! Jesteś dzikusem! Sobie uszkodziłem! Nie dam rady się wspiąć! No to chyba dzwonimy po strażaka sama, co? Nie no, stąd to ja nic nie widzę. Ja niestety też nie. A ja owszem, bo mam Lunetixa 2000. I co oni tam robią? Z tego co widzę, nadal szukają zabawki dla małego księcia. Natomiast nasza sprytna Dilis ewidentnie wcisnęła im swoje ogórki z przeceny. O, to jej się udało. Każdemu ostatnio wciskała, bo kończy się data ważności. Słuchajcie, wychodzą. Tom Thomas utknął na skalnej półce. Uszkodzony bark, nie może się ruszyć. Tom Thomas utknął na skalnej półce. Uwaga, ma uszkodzony bark. Tak jest, przyjąłem. Kapitanie, skoro Tom nie może się ruszyć, to kto po niego poleci helikopterem? Słuchajcie, może ja się przydam. O! Podrzucę cię najbliżej, jak się da! Dobra, prawie! Patrzcie, tam coś widać! No gratuluję, cyknęłaś starą puchę! A ty znalazłaś coś ciekawego? Nie wydaje mi się. Może jeszcze nie, ale znajdę i jak znajdę, to będę miał na filmie, a nie na jakimś przedpodobowym zdjęciu. Tego w ogóle nie słuchaj. Norman nigdy w życiu nie nakręci żadnego filmu o potworze. Norman będzie kręcił film o potworze z Ponty Pandines? No to się dzieje, kochani. Słuchajcie, on do mnie płynie. Zostanę najsłynniejszym łowcą potworów na świecie! Co jest? Czołem, dzieciaki! Ale co to ma być? Ty nie jesteś żaden potwór! A oto i Norman, najsłynniejszy łowca potworów na świecie. A jak pan tam był pod wodą, to widział pan tego potwora? Nie, na razie nic nie widziałem. Skoczę sobie coś przekąsić, a potem płynę jeszcze raz. Saro, idziemy. Sprawdzimy, co jest po drugiej stronie jeziora. A ja już chyba wiem, gdzie złapię tego swojego potwora. I to wcale nie po jakiejś tam drugiej stronie. Doniesienia! Ta twoja pożarowa paczka zupełnie zasłoniła Penny, wiesz? Co zrobić? Kamera najwyraźniej ją kocha. A może Penny też kocha, co? Słuchaj, to nie ma znaczenia. Najważniejsze, że ugasiliśmy pożar. Ale co ty mówisz? Nie rozumiesz, że to ty powinnaś być w telewizji, a nie Elvis ze swoją paczką? Słuchaj, Jupiter jakiś taki brudny, może skoczymy go wykąpać? A wiesz, że bardzo chętnie? Doskonały pomysł. Lewo! 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 Jest tu! Lewo! No co jest? No co tam, Mandy? Co słychać? Żartujesz? Nie możesz sobie brać cudzej łodzi podwodnej, tak się nie robi! Tam bez przesady. Po prostu jesteś zazdrosna, bo ja zaraz zobaczę tego potwora, a ty nie! Chwila. A co to było?
ty wiesz, że ten potwór chyba nade mną przepłynął? Normanie, natychmiast się wynurzasz i wychodzisz z łodzi. Słuchaj, przykro mi, ale nie mogę teraz rozmawiać. Łowca potworów ma w tej chwili poważną misję. No i kierowanie tą łodzią to wcale nie jest takie proste. Ojej, co jest? No, w lewo! Nie, stój! No, gdzie ty? Mandy! Zadzwonisz do Sama i powiesz, że spotkało mnie tu takie jakby nieszczęście. Wiedziałam, że popsujesz łódź. Przyznaj się, popsułeś? No, trochę tak. No i... woda mi się tu teraz leje, wiesz? Czarodziej Wally zmierzy się ze złym czarodziejem w wielkiej i ostatecznej bitwie supermagii. Twoje zaklęcia nie robią na mnie wrażenia, lordzie jaszczurzogłowy. Poważnie? Lodowa bulokadabra! Makaronowa galareto kadabra! No co, no? Z czego się śmiejecie? Ej! Przepraszam, nie chciałam. Po prostu ta magia jest jakaś mało magiczna. Tak? Chcecie magii? To ja wam dam magię. Ogniowe efekty specjalne. A masz, lądzie jaszczurzogłowy. Co, gdzie to? O nie, dzwonię do wujka Sama. Hej, dzieciaki, to co? Machamy bioderkami? W żadnym wypadku. Przykro mi, nie mam pojęcia, jak to wyłączyć. A to ma w cieło. Liczyłem, że jak się zorientuje, to wróci. Posłuchaj, ty niewydarzone elektroniczne pudło. Masz się wyłączyć. Rozkaz kapitana. Przykro mi, Norisku, nie dzisiaj. Dziś nie da rady. Ja ci zaraz pokażę. Nie, kapitanie, to nie jest chyba dobry... Imprezka na basenie? Nie ma sprawy. A niech mnie splątane węże. Ale tropiki. Okej, czarodzieje tak się pobili, że rozniecili w górach ogień. Szybko się rozprzestrzenia. Czyli zapowiada się interesujący dzień. I już, po strachu. Zimne ognie plus sucha trawa? Raczej kiepski pomysł, prawda? Naprawdę nie chciałem. Przepraszam, liczyłem, że wyczaruję trochę magii, no i wiesz. Ty wiesz, co by było na serio magiczne, gdybyś aż do wieczora nie wpakował się w żadne kłopoty? W finałowej scenie nikomu nic się nie stanie, obiecuję. Aha, chciałbym ci wierzyć. I w końcu wielka scena latania na miotłach. Ujęcie pierwsze... Czekaj, ta Tyrolka jest strasznie wysoko. Efekty specjalne to podstawa. Bez efektów nie ma filmu. A chcemy tu stworzyć super viral, no tak czy nie? Ma mieć tyle miliardów odsłon, że cały internet oszaleje. Internet oszaleje, jak złamiesz nogę. Oj, tam zaraz złamię. Przypominam, jestem świetnym reżyserem. Nie chcę na to patrzeć. O! Ja latam! Zawisłem! Dzwońcie po strażaka Sama! No pięknie. O, ludzie! No to był dopiero koszmar. Śniło mi się, że Norman Price puścił flarę prosto w kosz na brudy i podpalił mi dom. Czyli to nie był sen. Norman Price wystrzelił flarę. Dom Fladów znowu się pali. Norman Price wystrzelił flarę. Uwaga, u Fladów znowu pożar. Elvis, Eli, gasicie ogień od zewnątrz. Penny i ja wyciągniemy wszystkich ze środka. Tak jest. Nie mogę otworzyć. Cofnąć się! Bądź!
Uspokój się, Norman, to tylko ja. Ratunku! Słyszałaś? To chyba Mandy. Dobra, zabierz Mike'a i Normana na dwór. Idę po małą. Na pomoc! Strasznie tu dużo tego dymu. Połóż się na podłodze i nie zbliżaj się do drzwi, dobrze? Zaraz cię wyciągnę. I już po strachu. Ojej, co tu się stało? A to, że Norman prawie spalił nam dom! I chyba jestem chora. Pewnie złapałaś tego nieszczęsnego wirusa. James i Hanna też leżą w łóżkach. I co, Norman? To nie pądziaki, bo oni są po prostu chorzy. No wiedziałem. A ty wiesz, że taka flara to nie zabawka. Nie wolno odpalać flary w domu. Bardzo przepraszam. Bo oglądałem taki straszny film i chyba jednak nie był dla dzieci. A ja chyba wiem, jak kolegę rozchmurzyć. Co powiesz na piosenkę? No nie. Kiedy słońce grzeje tak. Imprezowy rusza jacht. Dalej, śmiało. Ćwicz, bo już przyszło lato. Ta piosenka jest jeszcze gorsza niż te pądziaki. Wyobraź sobie, że o dziwo muszę się z tobą zgodzić. Ale i zostali najlepszymi łowcami? No nie. A jak Ben będzie chciał Neptuna, to weźmie Tytana. Oj, daj spokój. Wrócimy, zanim zdąży wsunąć swój lunch. Bo takim Neptunem to się chyba steruje tak samo jak łódką taty. Przechodzimy na prędkość warpową. Gazu, pani inżynier. Nie róbcie tak, ja nie lubię za szybko. Trzeba się było nie podśmiewywać z pana kapitana. Tym razem tak schował, że nigdy nie znajdziemy. Zimno, zimno, lodowato. Brrr. Szukaliśmy po prostu wszędzie. Mam pewien pomysł. Akcja poszukiwawcza, pierwsza zasada. Im wyżej się znajdziesz, tym więcej zobaczysz. Bingo! Bardzo zimno. Ale zimno! Słuchaj, zerknij, co tam leży na dachu Jupitera. O, co? Co? Jakby cieplej. Cieplej, gorąco, parzy! Mam ją! Brawo! Saro! Strasznie nas tu zalewa! Może jednak trochę zwolnij, dobra? Nie ma mowy! Właśnie, że gazu, bo nas pobiją! Teraz lewo! Znaczy się na sterburtę. Chyba bakburtę. Widziałeś? Nasze dzieciaki popchnęły Neptunem. Hej, hej, maluchy! Zaraz, zaraz. Nasze dzieciaki same w Neptunie? I pędzą jak szalone. Słuchaj, nie ma co, wzywam strażaka sama. Norman, Mandy, James i Sara pędzą Neptunem na pełne morze w poszukiwaniu kosmicznych robali. Norman, Mandy, James i Sara pędzą Neptunem na pełne morze w poszukiwaniu kosmicznych robali. Gdzie te czasy, kiedy strażacy zdejmowali te słodkie kotki z drzew? Oczywiście nie mam zasięgu. I pokonaliśmy Czarniego i Majka. To co? Wracamy na ląd? Ja nie bardzo wiem, gdzie ten ląd. Słuchaj, nie rozumiem tego programu do nawigacji. No to tam płyniemy, bo tam powinien być ląd chyba. Ty tu dowodzisz.